doszło do zdarzenia drogowego, które polegało na tym, że kierujący samochodem Fiat podczas skrętu na stację z gazem nie udzielił pierwszeństwa dla jadącego z przeciwnego kierunku motocyklisty. Wygląda to dosyć dramatycznie, natomiast skończyło się szczęśliwie, ponieważ motocyklista nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń. Sprawca całego tego zdarzenia został ukarany maksymalnym w tej sytuacji mandatem w wysokości 500 zł oraz nałożeniem 6 punktów karnych.